W siedlicy wiejskiej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim oraz radnym sejmiku wielkopolskiego Czesławem Cieślakiem w celu podpisania umowy o dofinansowanie. I serdecznie witam sąsiada naszego, również pana Dariusza Ostrowskiego, wójta gminy Kościelec. Wraz z panią skarbnik. W związku z 12. edycją konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, gmina Kościelec uzyskała dofinansowanie na jedną z dwóch wnioskowanych inwestycji. Dzisiaj podpiszemy umowę w ramach 12. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Ale zanim do tego dojdzie, bo jakie to będą umowy na terenie Zgatukowskiego, to chcę powiedzieć kilka słów o tym, że Wielkopolska Nowa Wsi w naszym województwie bardzo mocno się rozwija. A w tym konkursie, w tej 12 edycji, wpłynęło ponad 250 projektów, które oceniliśmy. 224 to zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, z czego dofinansowanie otrzymuje 170 projektów. Na przedsięwzięcie pod nazwą Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzęśniewie Małym gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie w wysokości 47 450 zł. W ramach pozyskanych środków powstanie miejsce umożliwiające aktywne spędzanie czasu dla dzieci i młodzieży z perspektywą jego rozbudowy. Umowę dla gminy Kościelec podpisali wójt gminy Dariusz Ostrowski oraz skarbnik gminy Beata Wawrzyniak.